Historia Iraku. Niestety Irak, to jak patrzymy na jego historię, odbieramy ją poprzez to, co się dzieje przez ostatnie 20, 30, 40 lat. A w rzeczywistości historia Iraku to okres naprawdę o wiele, wiele dłuższy. Ponieważ ta historia Iraku, tych terenów, gdzie leży obecny Irak, to jest kilkukrotnie dłuższy czas niż historia Polski. I można powiedzieć równie ciekawy. Ponieważ to właśnie na terenie Iraku, dzisiejszego Iraku, powstawały pierwsze cywilizacje. Więc można powiedzieć, że to jest miejsce, gdzie ludzka cywilizacja się rodziła, powstawała. Historia Iraku, można powiedzieć, że zaczęła się już 3,5 tysiąca lat przed naszą erą. Chociaż już od kilku tysięcy lat można powiedzieć śmiało, że tam zaczynała się budować nasza cywilizacja. Ale 3,5 tysiąca lat temu to początek cywilizacji Sumerów. Na terenie oczywiście Mezopotamii, ponieważ ten region przez tysiące lat właśnie był nazywany Mezopotamią. To właśnie Sumerowie byli taką, można powiedzieć, pierwszą cywilizacją w tamtym miejscu. Później powstanie państwa Akkad, czyli takiego pierwszego wielkiego państwa w tym regionie. Później były cywilizacje Asyrii oraz Babilonu. W roku 538 przed naszą erą Cyrus II Wielki pokonał Chaldejczyków i przyłączył Mezopotamię do Persji. Była ona w Persji, aż Aleksander Wielki w IV wieku przed naszą erą nie podbił tych terenów, a po jego śmierci Mezopotamia stała się częścią państwa Seleucydów, czyli dynastii hellenistycznej. W roku 115 już naszej ery tereny podbite zostały te przez Trajana i Mezopotamia, czy też Irak, staje się częścią Cesarstwa Rzymskiego. A w roku 227 tereny te są opanowane przez dynastię Sasanidów. Rok 635 to początek ataków Arabów. A dzięki zwycięstwie w bitwie pod Kadeszem w 636 roku teren ten został opanowany przez właśnie Arabów, a ludność nawrócona na islam. Do tej pory tą główną religią, jaka tam panowała, było chrześcijaństwo. Po śmierci Mahometa, kiedy doszło do, można powiedzieć, wojen, konfliktów pomiędzy jego następcami, teren Iraku pozostał pod władzą Alego i mieszkańcy zostali wyznawcami szyizmu. Po jakimś czasie do władzy doszli Umajadowie i zaczyna się krzewienie sunnizmu. Pamiętajmy, że ten konflikt pomiędzy szyitami a sunnitami do tej pory się odbywa w Iraku i nie tylko. W roku 750 do władzy dochodzi dynastia Abbasydów. W roku 762 Bagdad zostaje stolicą. On został stworzony trochę wcześniej i szybko Bagdad staje się takim centrum muzułmańskiego świata. Ekonomicznego, gospodarczego, kulturowego i naukowego. Bagdad, można powiedzieć, jest takim centralnym, najważniejszym elementem, jeśli chodzi o ten świat arabski. Oczywiście nie w znaczeniu religijnym, tu mamy inne miejsca, ale ten Bagdad stał się takim centrum, czymś, co można powiedzieć było takim najważniejszym miastem ówczesnego muzułmańskiego świata i też najwspanialszym. Był nim aż do roku 1258, kiedy doszło do ataku najazdu mongolskiego, który po prostu doprowadził do zdobycia Bagdadu i jego zrabowania. Wtedy od tego roku rozpoczyna się okres ataków, częstych zmian dynastii, częstych zmian u władzy. Dopiero w roku 1509 władzę w ręce przejmuje dynastia Safawidów. Wtedy religią państwową jest szyizm. Ale już w roku 1534 Turcy zajmują Irak i czynią z niego swoją prowincję. Od tego czasu Irak nie jest taką samodzielną jednostką, tylko jest częścią, elementem Imperium Osmańskiego Turcji, aż właściwie przez prawie najbliższe 400 lat. Ponieważ I wojna światowa to okres, kiedy Imperium Osmańskie staje po stronie Niemiec, dlatego w roku 1914 siły wojsko Wielkiej Brytanii wkracza na terytorium Iraku. Zdobywa go
właściwie w całości w roku 1918. Rok 1920, wówczas Liga Narodów wydaje Wielkiej Brytanii mandat na rządzenie Irakiem. I właściwie ten Irak staje się kolonią Wielkiej Brytanii. W tym samym roku, w 1920, dochodzi do powstania w Iraku, ale zostaje ono stłumione. W 1921 roku zostaje utworzona monarchia konstytucyjna. 3 października 1932 roku, proklamowanie niepodległości, powstaje Królestwo Iraku. Ale pamiętajmy, że to okres ciągłej zależności od Wielkiej Brytanii i niestety okres częstych zmian, jeśli chodzi o władzę. Rok 1958 to rewolucja, tak zwana rewolucja 14 lipca, gdy wojsko zakończyło monarchię, a przywódcą został Abd al-Karim Kasima, który został obalony i rozstrzelany w 1963 roku. Puczu dokonała wówczas głównie partia Baas. Ale ponieważ nie przejęła ona całkowicie władzy, tylko można powiedzieć współrządziła, w roku 1968 dochodzi do kolejnego puczu i partia Baas zdobywa całkowitą władzę pod przywództwem al-Bakra. Początkowo Irak jest wówczas nastawiony na współpracę z ZSRR, później jest bardziej prozachodni. W roku 1979 prezydentem zostaje Saddam Hussein. W 1918 roku dochodzi do ataku na Iran, gdzie można powiedzieć troszkę wcześniej doszło do rewolucji islamskiej, która stanowiła zagrożenie dla wewnętrznej sytuacji Iraku. Do tego Irak chciał zdobyć cenne tereny roponośne. Wojna właściwie pozostała nierozstrzygnięta, nikt nie zdobył przewagi i zakończyła się w roku dopiero 1988. Rok 1990 to atak Iraku na Kuwejt, co niestety pociągło za sobą odpowiedź Stanów Zjednoczonych i jej sojuszników. Czyli w 1991 roku siły Iraku zostały wyparte z Kuwejtu przez właśnie siły wojskowe Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i innych państw. Lata 90. to całkiem spory kryzys, ale powoli pod koniec tamtego tysiąclecia zostaje on ograniczony. Rok 2003 to druga wojna w Zatoce Perskiej, rozpoczęta 20 marca, czyli atak koalicji pod przywództwem Stanów Zjednoczonych w celu obalenia Saddama Husajna, co się oczywiście udało. A w czerwcu 2004 roku takie teoretyczne przekazanie władzy Irakijczykom. Oczywiście powstaje partyzantka antyokupacyjna oraz dochodzi do walk pomiędzy sunnitami i szyitami. W grudniu 2011 roku następuje całkowite, takie ostateczne wycofanie się sił Stanów Zjednoczonych, no i dochodzi do walk wewnętrznych, ale to już nie historia, tylko można powiedzieć czasy współczesne. Więc ta historia Iraku, nawet tak pokrótce opowiedziana, jest bardzo ciekawa. Nawet opowiadając ostatnie 30-40 lat, to ta historia mogłaby się rozrosnąć do naprawdę bardzo wielogodzinnego materiału. Mam nadzieję, że troszkę przybliżyłem tą historię Iraku. Zapraszam na inne materiały tego typu. Zapraszam ogólnie na inne materiały. Oczywiście jak zawsze zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek. Jeśli możesz, opublikuj, poleć, pokaż znajomym, wrzuć na swoje media społecznościowe ten odcinek czy też inne. Zapraszam też na inne moje kanały, linki w opisie. A na dzisiaj dziękuję i do zobaczenia i usłyszenia ponownie.